No na początek to muszę przyznać, że przed meczem miałem duży nacisk od prezesa klubu, tutaj pracował w Lechii Gdańsk, ale przed meczem obiecałem mu, że zagramy tutaj dobry mecz. A tak na poważnie wracając do meczu, to uważam, mecz się ułożył bardzo dobrze nam, bo szybko objęliśmy prowadzenie. No i myślę, że bardzo ładne bramki, bardzo ładne kombinacje. Dużo utrzymywaliśmy się przy piłce, czyli to, co chcieliśmy grać, to zagraliśmy, bo przy analizie Lechii uważaliśmy, że tej drużynie trzeba zabrać największy atut, jaki ona ma. Czyli jak Lechia sama gra w piłkę, to gra dobrze. Dlatego staraliśmy się, żebyśmy zdominowali Lechię. To nam się udało. Gratuluję całemu zespołowi. I bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Ja nie chciałbym oceniać przeciwnika. Oceniam mój zespół. Uważam, że we wszystkich liniach zagraliśmy na dobrym poziomie. No i samo za siebie mówić 4-1 na wyjeździe, to nieczęsto się wygrywa, także jeszcze raz gratulacje dla chłopaków. I to wszystko o meczu. Dziękuję bardzo. Mamy czas na pytania, jeśli takie są, więc bardzo prosiłbym o zgłaszanie się. Kuba Strofiewicz, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, czy to nie jest czas, żeby coś zadeklarować dla kibiców Śląska, że zagracie przynajmniej o pudło w tym sezonie, bo wygląda na to, że wyglądacie na zespół, który na to zdecydowanie stać i dokładacie teraz do dobrej gry u siebie też no, punkty wyjazdów, bo ta proporcja była dosyć duża, ale od tego meczu już jest troszeczkę mniejsza. Ja się bardzo cieszę, że nasza gra, czyli nasza dobra gra, albo nasza filozofia gry, czyli zdominowanie przeciwnika, to się powtarza, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie chciałbym składać żadnych deklaracji, bo po prostu no, troszeczkę dużo w piłce już widziałem i chciałbym się trzymać naszego pierwszego takiego punktu, czyli tej pierwszej ósemki. A tak jak powiedziałem już w kilku wywiadach, że będziemy liczyć się na końcu sezonu, na pewno moim marzeniem i na pewno do tego będziemy dążyć, żebyśmy byli jak najwyżej. Tylko ja uważam, że ta runda jesienna, czyli ta runda meczy, gdzie tabela się podzieli na pół, na pierwsze takie zadanie to jest ta pierwsza ósemka, a później zobaczymy, dojdzie Marko. Myślę, że mamy wielu również utalentowanych młodych chłopców, że zespół będzie robił postępy. No i tak jak widzicie Państwo, ta liga tak nasza wygląda, że w sumie każdy może wygrać z każdym. Ja już przed meczem mówiłem w jednym z wywiadów, że jak się gra z potencjalnie zespołem, który nie ma dużej nazwy, czyli z naszego tutaj już doświadczenia mecze z Krakowią, mecze z Koroną Kielce, mecze z Jagiellonią, mecze z Piastem Gliwice, są to mecze, które różnie się mogą potoczyć, dlatego ja się cieszę na dzień dzisiejszy, że pokazaliśmy dobrą piłkę. Również żeśmy, mecz był transmitowany nie tylko przez Kanał Plus, ale przez polską telewizję, przez program pierwszy, że to jest dla klubu dobra reklama i oby tak dalej. Także po prostu ja w ogóle w tabelę nie patrzę, ja nie liczę przed meczem, czyli dla nas jest najważniejszą rzeczą kolejny mecz i cieszę się, że tak na razie jest i żeby tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Podejdę. I Podolski Śląsk. Panie trenerze, chciałbym zapytać o Kamila Dankowskiego, bo do tej pory grał trener właściwie 14 zawodników. Czy Kamil ma szansę wskoczyć do tej 14 i być równorzędnym
członkiem zespołu, który może grać trochę więcej niż dotychczas. Ja uważam tak, Kamil w ostatnim czasie dużo grał w reprezentacji U19. Ma za sobą dobre mecze. Uważam, że jeszcze w ekstraklasie jako obrońca jeszcze troszeczkę za wcześnie dla niego, dlatego chciałbym go ogrywać w pomocy. I uważam, że na dzień dzisiejszy nie pierwsza jedenastka, ale do ogrywania, czy jako chłopak utalentowany, to tak, a ja bym nie chciał mówić o pierwszej czternastce, bo w kadrze jest 23 i ja już powiedziałem dużo razy, każdy dla mnie jest cenny, jak bardzo cennym zawodnikiem i szanuję każdego i mam przed każdym respekt. Dlatego ci chłopcy, którzy zostali i dzisiaj grali w rezerwach, a śledzę, bo już wiem, że Kaczmarek strzelił dwie bramki, że Gancarczyk strzelił bramkę, że Angielski strzelił bramkę. Czyli tu musimy troszeczkę rotować i mieszać i tych chłopaków ogrywać, bo tak jak powiedziałem, chcemy troszeczkę, czy idziemy w kierunku przebudowy. Jak sami Państwo widzicie, dużo chłopaków będzie grało, czy wchodzi z Dolnego Śląska, bo jest i Zieliński, jest Danielewicz. Także, że po prostu chcemy to troszeczkę, żeby chłopcy byli związani z regionem, żeby to była troszeczkę drużyna Dolnego Śląska i żeby te proporcje udało nam się też tak jakoś przebudować, żeby ta różnica czy proporcje między zawodnikami z zagranicy a z Polski były na plus Polaków, chociaż jest Unia Europejska, Europa jest otwarta, ale po prostu taką sobie założyliśmy filozofię przed sezonem i bardzo się cieszę, że nam się to udaje.